czym jest projekt Kobieta Zmienną Jest? Kiedy właśnie zrodził się właśnie u Ciebie, żeby jego zrealizować? Projekt ten zrodził się już jakiś czas temu, natomiast potrzebowałam troszeczkę czasu, żeby to wszystko przygotować. Nie chciałam pokazywać tego, co tak naprawdę wszyscy robią, nie chciałam pokazywać samego makijażu, czy makijażu i fryzury. Chciałam pokazać cały wizerunek, to wszystko, co się składa na naszą zmianę. Chciałam też zrobić coś takiego, tak jak już wcześniej mówiłam, innego, ale nowego. I coś, co każdy będzie mógł powtórzyć, że nie trzeba robić jakichś radykalnych zmian, ścinać włosów, zmieniać koloru włosów, tylko czy jakichś innych tutaj zmian. Tutaj chciałam po prostu zrobić całościowy ten projekt. Dlaczego akurat ta sesja odbyła się w klubie Platinium w Warszawie? Ponieważ idealnie mi pasowała do mojego pomysłu. Wnętrze jest dla mnie fenomenalne i oczywiście ten klub jest dla mnie bardzo prestiżowym klubem, dlatego cieszę się, że i dziękuję klubowi Platinium za udostępnienie tego klubu. Z tego co wiem, wcześniej Ty również realizowałaś projekty z Agnieszką Wielgosz. Tak, pracowałyśmy przy sesjach, pracowało nam się dobrze i tutaj może dlatego wynikła ta dalsza współpraca przy tym moim projekcie. A powiedz, jak Ty się czujesz, kiedy tak na co dzień współpracujesz z gwiazdami, celebrytami, a tutaj występujesz właśnie Ty w tej głównej roli, kiedy wcześniej tak naprawdę jesteś właśnie w tej drugiej, trzeciej roli tak naprawdę, jako to zaplecze techniczne, a tutaj jednak Ty jesteś tą osobą główną, która jednak zmienia daną gwiazdę. Powiem szczerze, ja tego jakby nie czuję w żadnym wypadku, nadal czuję się gdzieś tam z boku, ale dla mnie tak naprawdę gwiazdą jest osoba, którą maluję. Gwiazdą dla mnie jest Agnieszka w tym wypadku, ale zawsze jak kogoś maluję, to ta osoba jest dla mnie wyjątkowa i staram się wykonać swoją pracę na 100%, żeby ktoś był zadowolony i ja. Powiedz Justyna, dlaczego Agnieszka Wielgosz? Z Agnieszką już współpracowałam wcześniej. Stwierdziłam, że to jest idealnie piękna kobieta, która nadaje się do takiego projektu. Agnieszka jest osobą bardzo sympatyczną, miłą, otwarta jakby na nowości. Było mi niezmiernie miło, że się zgodziła wziąć udział w tym projekcie. Dlatego też ona jest taką pierwszą osobą, pierwszą, która wystąpiła w tym moim projekcie. Czy jest osobą wymagającą? Agnieszka jest osobą wymagającą, wie czego chce, ale można z nią też rozmawiać i jeżeli uzna, że coś jest dobre, to możemy to jak najbardziej też zrobić. A powiedz Justyna, ile będzie stylizacji właśnie podczas tego projektu? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o stylizację, makijaż będzie jeden, fryzura, na początku będą rozpuszczone włosy, później będą spięte te włosy. Jeżeli chodzi o stylizację, to będzie taka podstawowa jedna, gdzie będzie garnitur, taka męska tak naprawdę stylizacja, a potem będą zmieniały się tylko dodatki, czyli na przykład będą dochodziły szelki, będzie dochodził kapelusz, po prostu dodatki będą się zmieniały. Jeżeli chodzi o ubrania, czy to są ubrania jakiegoś konkretnego projektanta? Nie, tutaj zdałam się jakby na stylistkę. Wysłała mi jakby to, co chciałabym uzyskać, jaki efekt i ona dobierała już stylizację. Czy ty jesteś make-upistką z powołania, z pasji to robisz, czy to wyłącznie jest twój zawód zarobkowy? Nie, w żadnym wypadku. Tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie pasja. Ja uwielbiam pracować. Nawet ostatnio zastanawiałam się, czy mogłabym, co mogłabym robić coś jeszcze. Ktoś zadał mi takie pytanie i powiem szczerze, że bardzo, bardzo długo zajęło mi to, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę nie wyobrażam sobie w żadnym jakby innym zawodzie. Ja uwielbiam pracę z ludźmi, uwielbiam poznawać nowych ludzi, a przede wszystkim uwielbiam, kiedy ktoś jest zadowolony z mojej pracy. Uwielbiam pomagać ludziom z makijażem, tym makijażem, a tak naprawdę to ten zawód nie jest aż tak dochodowy, jak komuś mógłby, jak niektórzy mogą jakby, niektórym może się to wydawać, prawda? Tutaj kosmetyki wszystko kosztuje, więc to nie jest takie łatwe. A powiedz, ile emisji, odcinków właśnie przewidujesz? Oczywiście mamy teraz pierwszy odcinek, jak rozumiem, tego twojego programu, gdzie uczysz ludzi malować, nie wiem, stylizować się. Ile mniej więcej właśnie będzie tych emisji?
Będę się starała robić jak najwięcej tych emisji. Na pewno na jednym się nie skończy. A jak często? Jak często? Tutaj jest wszystko uzależnione od gwiazd, kiedy będą miały czas, więc tutaj ja nie mogę za bardzo manipulować tym wszystkim. Będę też chciała pokazywać cały czas coś nowego, jak można się zmieniać za pomocą makijażu, za pomocą fryzur, za pomocą stylizacji. W takim razie zapraszam Państwa do obejrzenia relacji właśnie z tej sesji fotograficznej z udziałem Agnieszki Wielgosz. Jestem gwiazdą dzisiejszego dnia, czego się spodziewam? Miliona nowych propozycji się spodziewam, tak. Nie, a tak naprawdę też jakby się zdobyłam gdzieś tam na pewną odwagę, czego gdzieś tam my aktorki się wstydzimy, bo dzisiaj będzie po prostu został nakręcony podczas stylizowania, podczas malowania, podczas czesania. Film będzie zmontowany, będzie w internecie dostępny do obejrzenia. Czy to będzie teledysk jakiś? No to nie, to nie będzie teledysk. To będzie teledysk, Justyna? Nie, to nie będzie teledysk. To będzie po prostu taki film przedstawiający, ukazujący ten projekt. I odważyłam się jakby pokazać też no, całkowicie sauté, tak? Także wreszcie Państwo zobaczą mnie bez tej maski, jak naprawdę wygląda. I co można też z tak naprawdę, no... z buzią normalną, niepomalowaną, jak się jednak twarz zmienia pod wpływem makijażu. Ile rzeczy można wydobyć i zmienić. Powiedz Agnieszko, czy kobieta jest osobą zmienną? No jak najbardziej zmienną i nie tylko jeżeli chodzi o charakter, ale przede wszystkim o wygląd. Lubimy się zmieniać, lubimy eksperymentować. No i ja dałam się namówić Justynie Gumińskiej, mojej zaprzyjaźnionej charakteryzatorce, na taki właśnie eksperyment. Chciałyśmy wystylizować mnie, pomalować, zrobić kompletnie inaczej, tak jak do tej pory nie wyglądałam jeszcze nigdzie. I ty też miałeś, jak mnie zobaczyłeś, zdziwienie w oczach, tak? Czy tak. Ja to ja. A tak właśnie, zgadza się właśnie, zmieniałeś fryzurę, w ogóle stylizację, make-up. Powiedz, jak czujesz się właśnie w tej stylizacji? Czuję się bardzo dobrze, bo ja generalnie gdzieś tam przez długi czas byłam przywiązana do tych moich loków i tak jakoś ciężko mi było z nich zrezygnować. A co się okazało, że wiele osób się zachwyca właśnie jak mam włosy wyprostowane, że wtedy jakby bardziej na pierwszy plan wychodzi moja twarz. Rysy, coś co właśnie jest w oczach, że włosy nie odciągają tak uwagi wtedy od osoby. Bo jak ta burza rudych włosów, to tylko to widać i tylko o tym się mówi, a nie zwraca się uwagi na całą resztę. Natomiast co też chcemy z Justyną tutaj w tym projekcie Kobieta zmienną jest pokazać, to jak właśnie bardzo tak naprawdę prostymi sposobami, bo nie trzeba ani ścinać włosów, ani robić jakichś cudów niesamowitych z przefarbowywaniem, a jak bardzo można zmienić swój wygląd przez właśnie, że się włosy wyprostuje, czy upnie, czy jeszcze coś innego z nimi zrobi i jak bardzo też twarz może wyglądać różnie w zależności od makijażu, ile rzeczy można z człowieka, z kobiety w tym wypadku wydobyć. A powiedz Agnieszko, czy ty osobiście jesteś osobą zmienną? No tak, tak. Znaczy powiedziałabym raczej, że mam, moja zmienność polega na tym, że mam humorki. Tylko w tym czy w czymś innym jeszcze? No, w życiu mi się cały czas coś zmienia, powiem o tak jakoś, tak więc chyba można powiedzieć, że jestem zmienną na każdym polu, w jakim się realizuję. Są rzeczy ważniejsze i mniej ważne. A powiedz jeszcze, jak tobie współpracowało się z Justyną Gumińską przy dzisiejszej właśnie zmianie wizerunku? No to nie jest nasza pierwsza wspólna praca, już miałyśmy razem dwie sesje, Justyna też czasem wpada do mnie pomalować mnie na różne gale.
Więc w ogóle moja obecność tutaj dzisiaj i to, że się zgodziłam wziąć udział w tym projekcie, to jest jakby pokłosie tego, co było wcześniej, czyli tego, że właśnie pracuje nam się razem fantastycznie, rozumiemy się, Justyna wie, czego mi trzeba. Czasami mnie na różne rzeczy, na przykład ostatnio mnie namówiła na zupełnie, kompletnie inny makijaż, no i to był też strzał w dziesiątkę, więc mogę powiedzieć, że mam pełne do niej zaufanie.